Cześć, z tej strony Mateusz i witam Was na kanale Learn Football. Wreszcie doczekali się czytelnicy mojego bloga sprzed kilku miesięcy. Ruszam z kanałem, jest to pierwszy materiał. Bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że osoby, które mnie czytały, będą mnie teraz słuchać. No i słuchacze pojawią się również nowi. Jest to kanał oczywiście poświęcony piłce nożnej. Dlaczego akurat ja się tym zajmuję? Nie uważam się za eksperta. W wielu kwestiach na pewno, może nie będę miał racji, może to wy będziecie mieć rację, ale będzie to dla was dodatkowa motywacja, aby zostawiać notki w komentarzach i dawać mi o tym znać. Troszkę prywaty o mnie. Jestem trenerem piłki nożnej od 9 lat. Trenowałem kilka drużyn na Śląsku, głównie dzieci i młodzież. Nie uważam się i nigdy się nie uważałem za dobrego piłkarza. Moja kariera piłkarska ograniczyła się do występów młodzieżowych, bez sukcesów i bez większych umiejętności. Zostałem trenerem, ponieważ przydarzyła mi się kontuzja. Kontuzja kręgosłupa, która sprawiła, że musiałem rzucić aktywną grę w piłkę. Ale nie byłem w stanie jej zostawić, dlatego zabrałem się za trenowanie. Tutaj na tym kanale będziecie słyszeli głównie wydarzenia bieżące, to co się dzieje na świecie. Będę wam o tym opowiadał, będę wyrażał swoje zdanie. Ten materiał trafia do was we czwartek, 6 października. Jest to dzień po grupach E do H, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Natomiast ten materiał przeze mnie jest nagrywany w środę, tuż przed tymi meczami, w związku z czym nie znam jeszcze środowych wyników. Jedyne, o czym mogę się wypowiedzieć, to wyniki meczów wtorkowych. Większość z nich nie zaskoczyła mnie za bardzo. Jeśli chcecie zobaczyć ładną bramkę, to na pewno zajrzyjcie i koniecznie obejrzyjcie bramkę Leroya Sané w meczu Bayernu Monachium z Wiktorią Pilsną. Jeśli natomiast chcecie zobaczyć, czego na pewno nie wolno robić na boisku, no to koniecznie trzeba obejrzeć skrót meczu Olympic Marsylia Sporting Lizbona i interwencje wykonywane przez bramkarza Sportingu Antonio Adana, który zakończył ten mecz znacznie szybciej niż planował. Które drużyny mnie najbardziej zaskakują w tej edycji? Zdecydowanie są dwie. Przede wszystkim włoskie Napoli. Jest to drużyna, która poukładana przez Luciano Spallettiego wygląda naprawdę fantastycznie i nie tylko przodują w swojej grupie Ligi Mistrzów po 3 meczach po zwycięstwie 6-1 z Ajaxem, ale wcześniej pamiętajmy też o zwycięstwie 4-1 nad Liverpoolem i pokonaniu Glasgow Rangers. Natomiast to, co może cieszyć i co powinno cieszyć, to jest świetna dyspozycja Piotra Zielińskiego, który wczoraj w swoim 3 meczu w tym sezonie Ligi Mistrzów strzelił 3 bramkę. Oprócz tego Napoli prowadzi też w końcu, jak na ten moment, w tabeli Serie A. Zatem rozkładają te siły na oba puchary, na obie rozgrywki. Jest to nieprawdopodobna forma tego klubu, ale jest to forma, która bardzo cieszy i pozytywnie zaskakuje. Kolejnym zaskoczeniem i chyba większym, które przerosło nie tylko moje oczekiwania, ale też mnóstwa ludzi, to jest belgijski klub Brugge. Jest to drużyna, która po 3 meczach ma komplet 9 punktów, 7 strzelonych bramek, ani jednej straconej, a w grupie mają Atletico Madryt, FC Porto i Bayer Leverkusen. Wczoraj pokonali 2-0 właśnie Atletico Diego Simeone. Jest to największe zaskoczenie. Jest to pierwsza w historii Ligi Mistrzów belgijska drużyna, która po 3 meczach w grupie ma komplet punktów. Kolejną ciekawostką jest fakt, że obecnym trenerem klub Brugge jest Karl Heffkens, głównie znany kiedyś z Ligi Belgijskiej. Grał m.in. w Brugge i obok Lierse jest to klub, w którym spędził on najwięcej czasu w swojej karierze i rozegrał najwięcej meczów, ale nie jest to jakieś bardzo znane nazwisko. Co więcej, jest to pierwszy klub Heffkensa w roli pierwszego trenera. Dotychczas był on asystentem, a od początku tego sezonu jest on pierwszym trenerem Brugge i jak widać nie zawodzi.
Jego drużyna, chociaż w lidze belgijskiej zdarzyły im się porażki, ale mimo wszystko zajmują trzecie miejsce w lidze, natomiast w Lidze Mistrzów, tak jak powiedziałem, ich dyspozycja jest po prostu fenomenalna i nie mogę się doczekać tak naprawdę rundy rewanżowej, zwłaszcza, że pierwsze mecze będą już w przyszłym tygodniu, a za tydzień będą mieli szansę rewanżu piłkarze z Madrytu, ponieważ to na stadionie Wanda Metropolitano zmierzą się właśnie z Brugią. Kto mnie wczoraj zawiódł najbardziej, chyba jest to jasne. Moim ulubionym klubem od lat, dzięki pamiętnym trikom i fenomenalnej grze Ronaldinho, jest oczywiście Barcelona. We wczorajszym meczu z Interem ciężko powiedzieć, czy był to dobry występ Barcelony, czy zły. Przegrali, no to raczej zły, tak? Z drugiej strony wiele mówi się o kontrowersjach w doliczonym czasie gry i niepodyktowanym rzucie karnym po ewidentnej ręce Denzela Dumfriesa, chociaż nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w szczegóły, żeby nie wyjść na stronniczego. Wiem doskonale z doświadczenia, że Barcelona też jest klubem, który wiele, wiele razy był przez sędziów faworyzowany i dzięki którym wygrywała mecze. Natomiast we wczorajszym meczu powinien tam być rzut karny. To jest moja opinia. Ale czy zasługiwali na chociażby jeden punkt? Ciężko mi powiedzieć. Inter Mediolan na pewno fenomenalnie, znakomicie się wczoraj bronił. Była to drużyna, która nie grała przez to efektownie, ponieważ no głównie skupiali się na bronieniu, całym zespołem cofali się bardzo głęboko. W wielu momentach Barcelona wszystkimi zawodnikami, za wyjątkiem bramkarza, siedziała na połowie Interu Mediolan. Mimo wszystko nie udało im się strzelić ani jednej bramki, a przepraszam, udało się, ale nie została uznana z powodu zagrania ręką Ansu Fatiego. Co mogę powiedzieć o samych zawodnikach? Mnie przez ostatnie tygodnie bardzo, bardzo zasmuca dyspozycja głównie skrzydłowych w drużynie Blaugrany. Rafinha, ciężko powiedzieć nawet, jest to zawodnik, który przyszedł do Barcelony z nadzieją, bo była to gwiazda Premier League w zeszłym sezonie, jeżeli można go już nazwać gwiazdą, bo tak naprawdę miał za sobą bardzo dobry sezon w barwach średniaka Leeds United. Natomiast były wielkie nadzieje z nim związane i no te nadzieje zaczęły się spełniać, jak ludzie obejrzeli El Clasico towarzyskie przed sezonem, kiedy to Barcelona pokonała Real Madryt za sprawą właśnie kapitalnego strzału z dystansu Rafinhi. Wielka euforia, no i chyba rozbudził te nadzieje aż za bardzo, bo od tamtego momentu jakoś Brazylijczyk nie potrafi wyglądać korzystnie w koszulce Barcelony. Drugim zawodnikiem, który wyszedł na skrzydle, jest Ousmane Dembele. To jest zawodnik, z którym ja osobiście i chyba wielu też kibiców Barcelony mam problem od lat. Jest to zawodnik, który fenomenalne zagrania przeplata z katastrofalnymi stratami piłek. Niestety w ostatnim czasie tych strat jest znacznie więcej niż dobrych zagrań. W meczu wczorajszym ciężko było dopatrzeć się o celne podania czy celne strzały. To już o strzałach nawet nie chcę wspominać, bo nie wiem, czy chociaż jeden z nich dotarł ostatecznie do bramki André Onany. Problem ma też z rzutkami. Nie przypominam sobie wczoraj ani jednego podania, ani jednej dobrej wrzutki ze strony Dembele lub Rafinhi do grającego na szpicy Roberta Lewandowskiego. Wielu ludzi za tego typu mecze, czy po meczu z Bayernem, czy po meczu z Interem, mocno krytykuje polskiego napastnika, ale zastanówmy się z drugiej strony. Robert Lewandowski, grając w Bayernie Monachium, przez lata przyzwyczaił nas do strzelania ogromnej ilości bramek. Jest to też zawodnik, który znaczną większość bramek strzela z bliskiej odległości bramkarzowi, z pola karnego, a nawet z pola bramkowego. Jest to zawodnik, który po prostu czeka na dobre podania, na dobrą sytuację tuż przed bramkarzem, żeby ją wykorzystać. Jeżeli natomiast podań nie dostaje, no dużo ciężej jest mu
te bramki po prostu strzelać. Widzieliśmy na przykładzie ostatniego meczu Barcelony w La Lidze, w lidze hiszpańskiej, pojedynek z Majorką, że Lewandowski potrafi też wziąć wynik na swoje barki, strzelił bramkę z dystansu, drużyna wygrała tylko 1-0, ale powiedzmy sobie szczerze, no Lewandowski nie będzie wygrywał meczów za każdym razem, zwłaszcza jeżeli przeciwnik jest o kilka półek jednak wyżej. Liga Mistrzów na ten moment weryfikuje mocno Barcelonę. Wystarczy spojrzeć i porównać sobie, jak Barcelona wygląda w Lidze Mistrzów, a jak wygląda w La Lidze. W Lidze Mistrzów po trzech meczach mają tylko 3 punkty. Jedno zwycięstwo z Wiktorią Pilsno, czyli najłatwiejszą drużyną w grupie, z którą nie ukrywajmy, każdy wygrywa. Do tego porażka 0-2 z Bayernem i 0-1 z Interem. Wiktoria Pilsno także zdołała Barcelonie w tym 5-1 zwycięstwie strzelić bramkę. To oznacza, że po trzech meczach mają oni aż 4 stracone bramki. Spójrzmy na La Ligę. Tutaj wygląda to zupełnie inaczej. Barcelona w Lidze Hiszpańskiej jest liderem dzięki potknięciu Realu Madryt. W 7 meczach ma 6 zwycięstw, 1 remis, 19 bramek strzelonych i tylko jedną straconą. To jest bardzo duża różnica i to pokazuje, jaka jest na ten moment przepaść między drużynami, z którymi Barcelona potyka się w Lidze Mistrzów, a drużynami w Lidze Hiszpańskiej. Można też powiedzieć, że te drużyny, z którymi Barcelona jak do tej pory grała w lidze, są drużynami dosyć łatwymi. Teoretycznie tak, najlepszą drużyną, z którą się mierzyli, był Real Sociedad, który jako jedyny zresztą strzelił im bramkę w tym sezonie. Jeśli spojrzymy na inne kluby, są to kluby raczej środka i dołu tabeli. Tak, uwzględniam tutaj też Sevillę, która pomimo, że jest znaną marką, w tym sezonie po prostu zawodzi. Zarówno w Lidze Mistrzów, jak i w La Lidze. W La Lidze wystarczy spojrzeć, po 7 meczach mają tylko 5 punktów i 17 miejsce. Są tuż nad strefą spadkową, więc zwycięstwo 3-0 Barcelony nie mogło dziwić. Na pewno na wielki plus w lidze jest też Robert Lewandowski, który w tych 7 meczach zdobył już 9 bramek i zaliczył 2 asysty. Natomiast jest zawodnik, który w innej lidze te statystyki ma jeszcze lepsze. Mowa tutaj oczywiście o innym zawodniku, który zamienił Bundesligę na ligę top 2, czyli Hiszpania-Anglia. Oczywiście chodzi o Erlinga Haalanda, który przeszedł z Borussii Dortmund do Manchesteru City. Haaland w barwach City rozegrał 8 meczów w lidze, czyli o 1 więcej, ale ma 3 asysty i 14 strzelonych bramek. 14 strzelonych bramek w 8 meczach, to jest nieprawdopodobny wynik. Wystarczy spojrzeć na to, że do końca sezonu zostało jeszcze 30 kolejek, a żeby pobić rekord strzelecki z zeszłego sezonu, Erlingowi Haalandowi wystarczy 9 bramek, czyli mniej niż do tej pory strzelił. Jeżeli nie przydarzy mu się żadna kontuzja, co niestety czasami mu się zdarzało, powinien być królem strzelców i to z ogromną przewagą. Może być to nawet rekordowy sezon, jeśli chodzi o napastnika w lidze angielskiej. Mimo tego Manchester City na ten moment liderem nie jest. Brakuje im 1 punkt do Arsenalu, który dużo, dużo lepiej rozpoczął ten sezon w porównaniu do poprzedniego, kiedy to borykał się z ogromnymi problemami i strefą spadkową. Teraz są liderem z 1 porażką. Manchester City jest za nimi, chociaż meczu nie przegrał, ale jednak 2 remisy. Spójrzmy, co dalej się dzieje w tej lidze angielskiej. Na pewno ogromnym plusem jest postawa Brighton & Hove Albion. Jest to drużyna, która dość zaskakująco w tym momencie plasuje się na 4. miejscu w lidze z 14 punktami. Grają bardzo ciekawie. Dla polskich kibiców może troszkę szkoda, że nadal kontuzjowany jest Jakub Moder, który przez to nie gra w pierwszym składzie Brighton.
No i nie możemy widzieć Polaka w drużynie, której tak dobrze idzie. In minus w lidze angielskiej trzeba spojrzeć na pewno na Liverpool, który na ten moment jest dopiero 9. Pomimo całej mojej sympatii i uwielbieniu dla West Hamu, zdecydowanie nie jest to ich początek i 15. miejsce, a kilka dni temu było jeszcze niższe, na pewno jest to bardzo zły dla nich wynik. Spójrzmy na strefę spadkową tak naprawdę, gdzie mamy drużyny, które w poprzednich sezonach były w topie. Wolverhampton, Leicester City. Są to drużyny, które po 8 kolejkach mają ledwie 6 i 4 punkty. Ostatnią drużyną w tabeli jest Nottingham, które dopiero co powróciło do elity. Tutaj można się było tego spodziewać, zwłaszcza, że zatrzęśli rynkiem transferowym przed rozpoczęciem sezonu. Mnóstwo zawodników pozyskanych i jak na razie nie wpływa to w ogóle na jakość zespołu. Patrzę sobie teraz i porównuję tabelę Premier League do moich przewidywań przed sezonem. Premier League typowałem na mistrza Manchester City, na drugie miejsce Arsenal, a na trzecie Tottenham. Jak to wygląda obecnie? Pierwszy jest Arsenal, drugi Manchester City, trzeci Tottenham. Niewiele się pomyliłem, wystarczy tylko pierwsze miejsce zamienić z drugim, ale wiadomo, jeszcze jest mnóstwo kolejek do końca. Mam troszkę nadzieję, że się to zmieni, ponieważ z mojego obstawienia wynikało, że trzy drużyny, które spadną z ligi, obecnie są na miejscach mniej więcej w środku tabeli. Chodzi tutaj o Fulham, Everton i Bournemouth. W lidze hiszpańskiej też teoretycznie typowałem Barcelonę do zdobycia mistrzostwa w tym sezonie, ale jak się to potoczy? No cóż, nie wiadomo. Jeśli już mówimy o Barcelonie, Robert Lewandowski, wcześniej wspominałem o świetnej formie Piotra Zielińskiego. A co słychać u reprezentacji Polski, która przecież niecałe 2 tygodnie temu rozgrywała swoje mecze w Lidze Narodów? Wielu ludzi ma ogromne wątpliwości. Coraz ciemniejsze chmury krążą nad naszą reprezentacją ze względu na wyniki, na to, w jaki sposób ta kadra gra. Pomimo, że zawodnicy na arenie międzynarodowej w swoich klubach naprawdę grają bardzo przyzwoicie. Pomijając świetną dyspozycję Lewandowskiego, Zielińskiego, kapitalny jak do tej pory, moim zdaniem, sezon zalicza Arkadiusz Milik. Jest to piłkarz, który do Juventusu był pozyskiwany na zasadzie wypożyczenia z myślą o byciu zmiennikiem dla Serba Duszana Wlachowicza. Co się tam jednak dzieje? Milik strzela jak na zawołanie praktycznie w co drugim meczu. Nie w każdym uznają mu bramki, umówmy się, natomiast jest bardzo regularny i przede wszystkim skuteczny, co w przypadku polskich napastników w ostatnich latach, za wyjątkiem lewego oczywiście, nie było to normalnością. Bardzo dobra forma Grzegorza Krychowiaka, ostatnio 2 bramki w Arabii Saudyjskiej. Można powiedzieć, okej, Arabia Saudyjska, bardzo słaba liga, Grzegorz Krychowiak w reprezentacji zawodzi po całej linii. Pytanie z drugiej strony. Czy Grzegorz Krychowiak w reprezentacji ma dokładnie taką samą rolę jak w klubie? Nie. Czy na pewno Arabia Saudyjska jest bardzo słabą ligą? Tego się przekonamy tak naprawdę już za miesiąc i nieco ponad, kiedy to będziemy się właśnie z Arabią Saudyjską mierzyć na Mistrzostwach Świata. Pamiętajmy, że w Katarze mistrzostwa już tuż, za ledwie 15 dni trener Czesław Michniewicz ma ogłosić szeroką, z tego co czytałem, bardzo szeroką, bo 55-osobową kadrę wstępną na mundial. W tym roku na szczęście i myślę, że jest to bardzo dobry wybór, chciałbym wręcz, żeby tak pozostało już później na lata, trenerzy będą mogli powołać większą ilość zawodników. 26 piłkarzy będzie mogło pojechać na mistrzostwa. Jest to po pierwsze większa szansa na manewry dla trenerów. Z drugiej strony więcej zawodników może pojechać na mistrzostwa świata, co zawsze jest dla nich
ogromnym sukcesem, nawet jeżeli by na nich mieli nie wystąpić lub wystąpić tylko na chwilę, ale też przede wszystkim pamiętajmy, jednak nadal jeszcze gdzieś tam w tle pozostaje ta pandemia, nadal jeszcze też trzeba mieć w głowie fakt, że jest to środek sezonu. Pierwszy raz w historii, kiedy mundial nie odbywa się po sezonie, ale w jego trakcie. Oczywiście związane jest to z temperaturami w Katarze. No ale wracając do polskiej reprezentacji. Co tak naprawdę wiemy, albo co można wywnioskować na podstawie dwóch ostatnich meczów? Przegranego 0-2 z Holandią i wygranego 1-0 z Walią. Pierwsza rzecz, którą można wywnioskować, powiedziałem już o niej wcześniej w kontekście innego klubu. Robert Lewandowski w polskiej reprezentacji, tak samo jak w Barcelonie, w przypadku lepszych przeciwników ma ogromne problemy z dojściem do piłki i otrzymaniem odpowiedniego podania. Jest to związane z jakością zawodników podających, rzecz jasna. I nawet będący w fenomenalnej formie Piotr Zieliński nie zrobi wszystkiego i nie sprawi, że Lewandowski będzie miał tych okazji bez liku. Z reprezentacją Walii pamiętam, że w jednej z połów nie oddał ani jednego strzału na bramkę. W przypadku napastnika klasy światowej jest to bardzo słaby, żeby nie powiedzieć fatalny wynik. Ale nie wszystkiemu winny jest Lewandowski. Mamy Lewandowskiego, mamy Zielińskiego. Moim zdaniem to są dwaj pewniacy na te mistrzostwa. Trzecim oczywiście w bramce Wojciech Szczęsny, który choć krytykowany przez wielu, jak dla mnie w ostatnich meczach reprezentacji pokazał, że jest właściwym zawodnikiem na właściwym miejscu. Można by się było kłócić, że troszkę za szybko karierę reprezentacyjną skończył Łukasz Fabiański. Było to spowodowane wieloma czynnikami. Czy była to dobra decyzja? Moim zdaniem mamy bardzo dużo bramkarzy i chociaż każdy z nich popełnia błędy, ale kto ich nie popełnia? W linii obrony pewniaków ma już Czesław Michniewicz. Czy jest to słuszne? Nie wiem. Mamy Jana Bednarka, mamy Kamila Glika, mamy Jakuba Kiwiora. Zacznijmy od Bednarka. Jest to przypadek dosyć ciężki. Bednarek w tym sezonie gra bardzo niewiele. W Southampton nie grał praktycznie wcale. Wydaje mi się, że może wystąpił w meczu pucharowym, chociaż tego też dokładnie teraz nie pamiętam. Natomiast później po odejściu Southampton na wypożyczenie do Aston Villa, pierwszy mecz, który zagrał w Villa, był już kilka dni temu po meczach reprezentacji. Oznacza to, że jest zawodnikiem, który w tym sezonie gra bardzo mało i bardzo rzadko. To będzie na pewno problem w kontekście mistrzostw, ponieważ potrzebujemy zawodników w formie i w rytmie meczowym. Kamil Glik, no cóż, ma już swoje lata, wielu w tej reprezentacji by go nie chciało, ale z drugiej strony spójrzmy na innych zawodników, którymi dysponuje nasza linia defensywna. Czy którykolwiek byłby w stanie tak dowodzić linią obrony co Glik? Nie wiem, nie jestem przekonany, a wręcz myślę, że nie. Na pewno nie Bednarek, a reszta jest troszkę za młoda jak na profesora linii obrony. Zawodnikiem, który w ostatnich meczach reprezentacyjnych bardzo pozytywnie zaskoczył wszystkich. Ja ten zaskoczony aż tak nie byłem, ponieważ widziałem jego występy w Serie A. Chodzi oczywiście o Jakuba Kiwiora. Ten zawodnik ma jak do tej pory zaledwie kilka meczów w reprezentacji, ale w każdym z nich prezentuje się bardzo solidnie. Między innymi w meczu z Walią przecież to on, pomimo że grał na środku obrony, wrzucił piłkę do Roberta Lewandowskiego, który odegrał Świderskiemu, po czym padła bramka. Kiwior jest zawodnikiem, którym w tym momencie interesują się jedne z najlepszych klubów na świecie. Słyszało się o zainteresowaniu Milanu, Barcelony. Zapewne będzie walka o Polaka w przeciągu następnych miesięcy po Mistrzostwach Świata, jeżeli byłyby one dla Kiwiora udane. To będzie dużo zależało też od kolegów i od tego, czy Polska wyjdzie z grupy. Ale przejdźmy dalej. To, co pewne ma polska reprezentacja również, to moim zdaniem skrzydła, a właściwie wahadła, bo o skrzydłowych nie można powiedzieć w przypadku, kiedy formacja, którą ostatnio stosuje
trener Michniewicz predestynuje kadrę do gry wahadłowymi, a nie skrzydłowymi. Chodzi mi oczywiście o Nikolę Zalewskiego i Matiego Kesza. Są to dwaj zawodnicy, którzy występują w topowych ligach, w lidze angielskiej i włoskiej. Cash jest zawodnikiem regularnym, zawodnikiem pierwszej jedenastki Aston Villa, który praktycznie nie schodzi z boiska. W przypadku Nikoli Zalewskiego tych meczów jest troszkę mniej, ale pamiętajmy też, że on jest jeszcze młody. Kondycyjnie też Nikola nie wytrzymuje wszystkich meczów, ale mimo wszystko jego występy są bardzo solidne i przede wszystkim widać zaufanie ze strony José Mourinho, który jest obecnie trenerem Romy. No i przede wszystkim też pamiętajmy, że Roma na tyle wiąże z nim przyszłość, że ostatnio przedłużył kontrakt, a już mówiło się o chęci kolejnego przedłużenia. To, z czym Polska może mieć największy problem na mistrzostwach i z czym teoretycznie powiedzielibyśmy, że przez lata takiego problemu nie mieliśmy, to jest środek pola. W środku pomocy mamy w tej chwili Krychowiaka, który w reprezentacji mocno zawodzi. Mamy Zielińskiego, który gra solidnie, ale dopiero co zaczął w tej reprezentacji się odnajdywać. Jak wielu ludzi się śmiało, młody, perspektywiczny Piotr Zieliński w wieku 28 czy 9 lat. No cóż, i co oprócz tego? Mielibyśmy Kubę Modera, ale jest kontuzjowany i na mundial nie pojedzie. Mielibyśmy Krystiana Bielika, ale ten wypożyczony do Birmingham mimo wszystko co jakiś czas łapie kontuzję i nie gra regularnie. Mielibyśmy Jacka Góralskiego, który jednak występuje w barwach Bochum w niemieckiej Bundeslidze, klubu, który radzi sobie tragicznie, jest na ostatnim miejscu w tabeli, a sam Góralski nie potrafi rozegrać nawet jednego meczu w pełnym wymiarze czasu. Innym zawodnikiem jest Mateusz Klich, który choć występuje w Leeds United, to głównie wchodzi z ławki. Jedyne mecze, które rozgrywa od początku, są meczami pucharowymi. I pomimo, że Klich zyskuje dobre noty, to w tej reprezentacji nigdy nie potrafi grać aż tak, patrząc na swoje umiejętności, jak w przypadku meczów Premier League. Czy o kimś zapomniałem? Tak, pewnie teraz myślicie Karol Linety. W meczu przegranym z Holandią 0-2 Karol Linety rozegrał czas do połowy. W połowie został zdjęty przez trenera Czesława Michniewicza i tak jak oglądałem ten mecz, tak muszę przyznać, że nazwisko Karola Linetego w przeciągu 45 minut słyszałem dwa razy. W momencie, kiedy komentatorzy wyczytywali jedenastkę na to spotkanie, i w momencie, kiedy poinformowali mnie o tym, że Linetti z tego boiska zszedł. Jest to zawodnik, który choć w swoim klubie gra regularnie, w polskiej reprezentacji nie jest widoczny i niewiele pozytywów widać w jego grze. Ostatnim zawodnikiem, którego uplasowałbym w tym momencie w pomocy, który liczyłby się, jeżeli chodzi o możliwość gry w pierwszym składzie, to Szymon Żurkowski. Szymon Żurkowski, który w reprezentacji nie prezentuje się najgorzej, ale bardzo było widać w tych ostatnich meczach brak jego rytmu meczowego, ponieważ w Fiorentinie najzwyczajniej w świecie nie gra albo gra bardzo krótko, dosłownie po kilka minut wchodząc z ławki. No tak, jest jeszcze Sebastian Szymański. Sebastian Szymański, który podobnie jak w klubie, czyli obecnie w Feyenoordzie, tak i w reprezentacji, przeplata bardzo dobre występy bardzo słabymi. Ciężko tak naprawdę ocenić w jego przypadku, kiedy będzie jego moment i który mecz będzie odpowiednim na to, żeby go wystawić. Czy zatem warto na takiego zawodnika stawiać, jeżeli gra on bardzo w kratkę? No bo jednak potrzebujemy piłkarzy w formie. Gdyby patrzeć na to, kto w polskiej reprezentacji jest w formie, to już chyba wszystkich wymieniłem niestety. Jest Paweł Bochniewicz w Herenveen, który ostatnio powołania nie dostał. Obrońca, który zaryzykowałbym stwierdzenie, mógłby grać w pierwszym składzie polskiej reprezentacji kosztem Bednarka lub Glika, ale jakoś nie chcą na niego stawiać. Oprócz tego są chłopaki z Lens, które jest w szczycie tabeli Ligue 1. Nie jest na pierwszym miejscu, co prawda, ale jest wysoko.
Tam mamy trzech Polaków: Adama Buksę, Przemysława Frankowskiego i Łukasza Porębę. Poręba w tym sezonie prezentował się nieźle. Zawodnik, który przyszedł tam z Zagłębia Lubin, naprawdę parę razy pozytywnie zaskoczył, miał asysty, także dotychczasowy jego sezon na plus, pomimo że nie gra aż tak regularnie, ale jak już grał, to pokazywał się z dobrej strony. Przemysław Frankowski jest zawodnikiem, który w Lons gra z tej trójki najwięcej. Przeplata niestety dobre występy słabymi. Ostatnim z tych zawodników jest Adam Buksa, który początek sezonu stracił przez kontuzję i teraz jest jedynie rezerwowym wchodzącym na końcówki. Troszkę przykre, ponieważ Adam Buksa w polskiej reprezentacji moim zdaniem robił świetną robotę i na pewno przydałby się w niej bardziej niż w obecnej formie Krzysztof Piątek, ale też z drugiej strony tych napastników jednak mamy. Jest Lewandowski w dobrej formie, jest Świderski w niezłej formie, jest Milik w bardzo dobrej formie. Czy każdy z nich będzie potrafił tą formę klubową przenieść na formę w reprezentacji? No tego przekonamy się właśnie za miesiąc. Mnie bardzo ciekawi przede wszystkim ten mecz towarzyski, który zagramy przed mistrzostwami 16 listopada z reprezentacją Chile. Myślę, że będzie to dobry mecz na zweryfikowanie umiejętności kadry. Zwłaszcza, że Chile, powiedziałbym, że na poziomie reprezentacji jest zbliżonym do Meksyku, jeśli chodzi o siłę kadry. Natomiast jest też drużyną, której stylem gry blisko jest do reprezentacji Argentyny, z którą właśnie mierzą się w eliminacjach w Ameryce Południowej. Jest to zatem rywal, który może nam pokazać nasze słabości przeciwko dwóm innym grupowym rywalom, Meksykowi i Argentynie. Meksyk, który ostatnio też nie prezentuje się najlepiej, który nawet chodzą słuchy, że polskiej reprezentacji się troszkę obawia, ale myślę, że to my powinniśmy się przede wszystkim obawiać każdego meczu z osobna i w każdym powinniśmy pokazywać się z jak najlepszej strony. Najlepszym meczem w barwach polskiej reprezentacji do tej pory prowadzonym przez Czesława Michniewicza był ten pierwszy, takie jest przynajmniej moje zdanie, ten pierwszy mecz ze Szwecją, wygrany przez naszą kadrę 2-0 po bramkach Lewandowskiego i Zielińskiego, ale to było w marcu tego roku. Kolejnym dobrym meczem był wyjazdowy remis z Holandią 2-2. Wtedy świetne bramki strzelali Mati Cash i Piotr Zieliński, ale umówmy się, był to też mecz, w którym Polska prowadziła 2-0, żeby ostatecznie zremisować. Jak to będzie wyglądało za miesiąc? Jestem bardzo ciekaw, ale z drugiej strony jestem też pełen obaw jednak o tą naszą reprezentację, bo choć zawsze jej mocno kibicuję i zawsze staram się w nią wierzyć, to jednak przeważnie każdy inny kibic polskiej kadry zawodzę się i załamuję tym, jak im kolejno idzie. No cóż, myślę, że na dzisiaj to tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy podobają Wam się takie moje wywody, czy chcecie tego słuchać. Może macie dla mnie jakieś tematy, podsuwajcie je śmiało. No i do usłyszenia następnym razem, już za kilka dni, kiedy podsumuję właśnie resztę meczów Ligi Mistrzów, resztę tej trzeciej rundy spotkań, a także zajrzymy do meczu Lecha Poznań z Hapoelem Berszewa w Lidze Konferencji Europy. Trzymajcie się, na razie, do usłyszenia.